No dobrze, dobrze, dobrze. Jak ja zaczynam tę sesję? Dzień dobry, ja jestem Cohen, to jest Cohenscape. Kochani, trzecia część Delty Green z patronami systemu i ze mną jest Zguba, Adrian, Gaba i Refur. Moi drodzy, w całej okazałości cała czwórka patronów, którzy będą dzisiaj z nami i będą jeszcze prawdopodobnie na następnym odcinku, jeśli przeżyją, niezależnie od ich postaci czy graczy, siadamy jeszcze raz do dalszej części tej opowieści, którą mieliście przyjemność już poznać i dzisiaj będziemy o krok dalej. Przypomnijmy sobie, jak skończyliśmy, dla tych wszystkich, którzy nie słuchali poprzedniego odcinka, może do końca, albo po prostu, żeby zacząć to od tego, gdzie byliśmy, albo co było w poprzednim odcinku, no i potem ruszymy do przodu z dalszą częścią tej opowieści. Ja pamiętam to w ten sposób, że koniec poprzedniego odcinka, czyli moment, w którym widzimy gdzieś odjeżdżający samochód, w którym zapakowany jest worek. W tym worku są zwłoki. Bardzo nietypowe. Potem gdzieś widać ludzi, którzy są rozmawiający przez chwilę w prosektorium nad stołem, na którym leży ten trup. Są jakieś badania laboratoryjne, są jakieś wycinki, są jakieś słowa o tym, że no właśnie, że to coś istnieje i trzeba temu czemuś powiedzieć stop. Ja myślę, że nad tym stołem widzimy właśnie twarz całej waszej trójki. No a potem będziemy widzieli, jak się, z tego co rozumiem, palą te zwłoki i palą wszystkie części rzeczy, które można unicestwić. I jeśli dobrze zrozumiałem to i dobrze pamiętam, to spaliliśmy także jaja, które były w tym kontenerze. Jedyne, które zostało uśmiercone i zostało zbadane przez panią doktor no, w kierunku właśnie dodatkowych odkryć. I część tych materiałów powinna pojechać na badania gdzieś do jakiegoś labu, który no, wykona szersze analizy, by móc coś tam przedstawić. Right? Tak jest. Także obecnie w pojemniku tym, w którym przewozi się organy do transplantacji, mamy trochę różnych próbek z różnych jakby części, rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Między innymi właśnie to, o czym wspomniałeś, bezpiecznie umieszczone na lodzie, żebyśmy mogli w odpowiednim momencie zdecydować, czy dzięki kontaktom Aldena może gdzieś to wyślemy, czy może ja zdecyduję się skontaktować z panem majorem, czy może jeszcze jakaś inna opcja się pojawi. Zobaczymy. Zakładam też, że to, co się stało, to, co widzieliśmy w tym prosektorium, musiało być czymś, co działo się już po południu i to właśnie późnym popołudniem, bo zbadanie tego trupa, tego truchła, bestii, potwora, plus spalenie jej, to jest jakiś tam czas. Wy byliście koło południa w tym motelu, gdzie doszło do całego zajścia, tam wtedy padał deszcz, no potem się odrobinę przejaśniło. Zakładam, że ten czas nam po prostu mocno, ale to mocno uciekł. Badania, które wyślemy, jeśli gdzieś wyślemy, po znajomości, bo ty, Alden, mówiłeś, że jesteś w stanie to zrobić, gdzieś posiadając za kilka sznurków. Okej. Okay. Twoi znajomi to wezmą na warsztat, zrobią, wiesz, badania laboratoryjne, posprawdzają rzeczy, które mogą sprawdzić, cokolwiek mogą wykryć, a co nie powinno narazić ich na niebezpieczeństwo, wiedzy i także po prostu ciekawości. Te wyniki będziesz miał na jutro. Na jutro koło godziny 11, najwcześniej, no bo chcielibyśmy pójść do domu, a właściwie, no właśnie. Zrozumiesz. Też nie poganiam, bo sprawa jest na tyle delikatna, że nie chcę, żeby myśleli, że mi za bardzo zależy. No tak, nie chcę, żeby wiedzieli, że w ogóle ci zależy, albo bardzo ci zależy, to nie wiedzą. Myślę, że tutaj jesteśmy w stanie to tak ograć i tak załatwić, żeby wszyscy o tym nie wiedzieli. Ja bym przeskoczył do dnia następnego. Przeskoczył do dnia następnego, w którym was zobaczymy, wszystkich, wchodzących do budynku centrum konferencyjnego, gdzieś jakiegoś postawionego przy jednej z wytwórni płytowych. Zatrzymujecie się koło naprawdę drogich aut, jeden, drugim, trzecim samochodem i wchodzicie na piętro, gdzie w sali numer 99 ma być spotkanie. Spotkanie
na które jesteście zaproszeni, na które macie ID na SMS-ach i przy którym właściwie, a właściwie na które wprowadzi was potężny ochroniarz wytwórni płytowej. Nikt, ale dosłownie nikt nie wie, kim jesteście. I chociaż wyglądacie na ludzi, którzy nie są z branży, no to tych sal tutaj jest mnóstwo. Młodych gwiazdek i gwiazd, którzy próbują zrobić coś w swoim życiu, zdobyć pieniądze, sławę, chwałę. O, jest tutaj od groma. W każdym pubie i w każdym barze. No i ja pomyślałem, że może wy też nimi jesteście, gdyby nie fakt, że wyglądacie jak... No właśnie. Nie jak gwiazdy. Biorąc pod uwagę, że mieliśmy was wszystkich, to Adrian, zacząłbym od ciebie. Bo do tej sali konferencyjnej, jak będziesz wchodził, to ja myślę, że wiesz, że jak tam wejdziesz, zdecydowanie będziesz widział trójkę naszych bohaterów. Ale zanim oni coś ci ewentualnie podrzucą, to powiedz nam, kogo oni w takim razie widzą, jak wchodzisz. Bo to będzie mała sala konferencyjna, maksymalnie na 10-12 osób. Na jej końcu oczywiście będzie miejsce na jakiś rzutnik, na jakąś prezentację. Brakuje to właściwie okien. Podejrzewam, że tutaj to jest takie jedno z wielu studiów, które mają, no właśnie, na podpisanie kontraktu, na zobaczenie może teledysku, no kto wie, czy nie na zrobienie małej balangi z zespołem, bo no właśnie, tutaj nikt nie patrzy, nie ma żadnych kamer i na pewno nie ma żadnych mikrofonów. Tak się przynajmniej wydaje. To powiedz nam trochę więcej o sobie, a ja w tym czasie spróbuję nam zaprosić tutaj kogoś jeszcze. Oczywiście, więc osoby, którą ujrzeliście, słychać mnie dobrze w ogóle? Osobę, którą widzicie, jest to wysoki, wysportowany blondyn o niebieskich oczach. Fryzura jest ułożona idealnie, tak od linijki. Widać, że jest bardzo zadbany, że dba o tężyznę fizyczną, lecz utyka delikatnie na jedną nogę. A jak jest ubrany wygodnie, tak jakby wskazywało na to jego muskulatura, w dres. Oryginalny, z trzema paskami. Widać, że z edycji jakiejś limitowanej nawet idzie bardzo pewnym krokiem, bardzo pewnym siebie. Ale nie ma w tym żadnej pychy, nie ma w tym żadnego zadzierania nosa, tylko po prostu wie, kim jest i wie, co osiągnął. I nawet możecie go kojarzyć, jeżeli oglądaliście kiedyś mecze baseballowe. Możecie nawet pamiętać jego wypadek, który przekreślił jego karierę. Mimo wszystko on tutaj jest. Jest z wami. Jace Bright. Ktoś ogląda baseball? Ktoś się w ogóle interesuje tym typem sportu? Wolfie? Zastanawiam się. I... Co twoi ludzie oglądają? Tak, na pewno w pracy jest baseball, jest futbol amerykański. Aczkolwiek myślę, że sam Alden niekoniecznie jest fanem jakiegokolwiek sportu. Raczej nie ma po prostu na to czasu, tak myślę. Więc jeżeli chodzi o pana Brighta, na pewno będzie spotka się z oceniającym wzrokiem, bo jego prezencja jest absolutnie czymś bardzo kontrastowym dla Aldena, który ubiera się w sposób niedbały, który nie dba aż tak bardzo o powierzchowność, ale nie ma w niej rozpoznania. Jest zaciekawienie, kto to do cholery jest i właściwie co tutaj robimy wszyscy razem. Kurczę, jeżeli on jest taki sławny, ja myślę, że byłaby szansa, że go kojarzę jakoś tak. Rozmawia się z ludźmi w pracy. Ludzie mają różne zainteresowania, czy ogląda się wiadomości, też sportowe. Ja stawiam, że ja tak z wiedzy ogólnej coś by mi świtało, że to jest ktoś z tych, kogo znam właśnie z kanału sportowego. Nie wiem, czy bym jakby skumała, że chodzi właśnie o baseball, ale... Podejrzewam, że pojawiłaby się taka zmarszczka gdzieś na mojej twarzy, że ja tego typa kojarzę. Że on jest kimś znanym. Więc ja bym stawiała w tą stronę. Myślę też, że Corey będzie kojarzył pana Brighta. Zdecydowanie w jednostce mieliśmy świra na punkcie futbolu amerykańskiego. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale... Tak samo jak w przypadku Sary, rozmawia się z różnymi osobami, ogląda się różnego rodzaju mecze z piwkiem w ręku.
No i prawda jest też taka, że to często były sposoby na integrację, a czasem na to, żeby się trochę zdezintegrować zresztą jednostki, jeśli chodzi o pewne zdania. Ale myślę, że będę pamiętał Brighta ze względu na to, że ze względu na wypadek jest w tym pewna poetyka. Bo to widać po ruchach mężczyzny, który jest przed tobą, panie Bright, że również utyka. Mężczyzna w czarnych spodniach, w czarnych sztybletach skórzanych, w płaszczu, białej koszuli, pod czarnym krawatem, ale jak się tak przyjrzysz, cóż, z pewnością dojrzysz wybrzuszenie, które jawnie wskazuje na to, że gdzieś tam znajduje się broń. Parodniowy zarost, krótkie włosy, spięte ruchy. Wyciągnął ciebie rękę, Corey Queen. Starszy sierżant. Bardzo mi miło. Jace Bright. Sarah Phillips. Porucznik. Jeśli już tak sobie mówimy z tytułami. A ja jestem Alden Wolf. Albo Wolfie. Mam nadzieję, że pan nie ma tytułu, panie Wolfie. Muszę pana rozczarować, agent specjalny Wolfie. Czyli tylko ja w tym gronie nie posiadam żadnego tytułu. Tytuły to są rzeczy subiektywne. Wydaje mi się, że ja pana skądś znam. Całkiem możliwe. Kiedyś reklamowałem środki oczyszczające. Panie Alden, pan raczy żartować. Nie. To nie był... Nie. Jace, nie Alden. Racja, Jace. A tytuł miotacza roku to się nie liczy? Tak, no tytuł miotacza roku jak najbardziej, ale po mojej karierze tytuł zamiatacza roku też miał swoją, że tak powiem, niechlubny moment w mojej karierze, ale dał mi troszeczkę momentu, żeby odetchnąć. No i później wiadomo, wszystkie środki czyszczące poszły też w ruch przez miotły. Czyli dobrze kojarzyłam, że coś sportowego. Nie da się ukryć. Wie pan może, co tu właściwie robimy? Nie mam tego pojęcia, szczerze. Czy oprócz reklamy środków czyszczących pracuje pan obecnie gdzieś jeszcze w jakimś miejscu, które mogłoby uzasadniać pana obecność? W jakimś miejscu pracuję? Pytanie, na ile możemy otwarcie mówić? Wiecie, są o naszych informacje... miejscach pracy? Myślę, że fakt, że jestem patologiem sądowym, koronerem, bardziej koronerem, to chyba nie jest jakiś specjalnie duży sekret. Tutaj szybkie pytanie do MG. Czy ja mogę mówić otwarcie o swojej przynależności? Być tak, jeśli próbujesz być pod przykrywką, to ja bym nic sugerował. Nie masz żadnego pojęcia, kim ci ludzie są i czy wiesz, czy możesz im mówić. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę twój nieprofesjonalizm, może właśnie będziesz chciał im powiedzieć, wiesz, pochwalić się, ty, że jesteś wtyką, albo właściwie, że próbujesz czasem być w niektórych miejscach ważnych dla policji. I zaptuję. Bardziej się zastanawiałem, czy mam taki przykaz odgórny, że mam działać inkognito cały czas 24/7. Nie, ja myślę, że oni traktują cię bardzo, wiesz, niefrasobliwie, właśnie trochę jak maskotkę, więc w ogóle nikt nie myśli o tym, że przecież, wiesz, nikt nie weźmie cię za policjanta, naprawdę, jakby, no, byłeś tam, bo cię zaprosiliśmy i nic się nie martw, wiesz, nikt nie wie, że jesteś agentem. Dobra. Wracając, poza paroma reklamami, to po prostu można powiedzieć, że jestem osobą do towarzystwa. Uśmiecham nie, się. Nie, źle tak. To zabrzmiało, ja wiem. Co zabrzmiało źle? To jest taki trochę influencing, zapraszaj mnie na imprezę, żebym się pokazał po prostu. Rozglądam się po pomieszczeniu, szukając, nie wiem, kawy. Może jest jakiś ekspres do kawy albo coś w tym rodzaju, jeżeli jesteśmy w jakiejś salce konferencyjnej, może chociaż jakaś woda. Czuję się trochę niezręcznie. Nie wiem, czy on kręci,
Czy on kręci? On trochę kręci. Bejsbolista, który jako pierwsze co mówi o tym, że bierze udział w reklamach środków czyszczących, to jest maskowanie swojego czegokolwiek na swój temat takim żartem i takim odwracaniem uwagi. Więc jak dla mnie to jest podejrzane, ale po prostu chcę się zająć kawą, dowiem się w swoim czasie, albo się nie dowiem. Znajdziesz oczywiście cały set rzeczy, które mogą być potrzebne, kiedy przychodzą tutaj młode 20-letnie dziewczyny ze swoimi menadżerami, którzy próbują coś im wytłumaczyć i jak podpisać kontrakt i to, że no właśnie, że ten kontrakt jest tak napisany jak trzeba, że ona nie musi tego czytać tym drobnym maczkiem i o tym, jak dużo pieniędzy weźmie on, jak dużo weźmie wytwórnia, jak bardzo ona zostanie na lodzie. Tam jest cały stolik z rzeczami, które mogą w tym wszystkim pomóc. Oczywiście nie ma tam niestety alkoholu ani kokainy. Nie wiem, czy to ze sobą ma jedno lub drugie, ale w tym miejscu, jak zaczniesz tam nalewać, moi drodzy, to nie będę zatrzymał dalej pewności. Drzwi się otworzą. Jak tylko one się otworzą, to zobaczcie, do środka wchodzi mężczyzna około, powiedziałbym, nawet 60 lat. Dobrze zbudowany, trochę jednak z zbyt dużym brzuszkiem, jak na kogoś, kto powinien być twardym agentem. Łysiejący, ale o sylwetce, która przypomina, że kiedyś musiał być człowiekiem, który ciężko pracował na siłowni, być może także, kto wie, może był też żołnierzem. Ale jest ubrany w garnitur i on już swoje lata świetności widział. Moi drodzy, on wchodzi, popatrzy na was, popatrzy za siebie i przymknie drzwi. Przymknie drzwi, a potem postara się, żeby były zamknięte. Myślę, że on może mieć jakiś klucz. Nie powiem, że on nas zamyka, ale upewnia się, że nikt tutaj nie weźmie niepostrzeżenie lub nieupoważniony. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. On przejdzie. Siadam. Przejdzie, poczeka, aż ty zrobisz sobie tą kawę i też siądzie, dziewczyno. Alden jest bardzo skonfundowany tym wszystkim, ale widać, że chce coś powiedzieć, ale rezygnuje z tego i siada obok Koreja. Nazywam się Patrick Hill. Jestem agentem specjalnym Homeland Security. Pokażę na chwilę blachę. I to jest ostatni raz, kiedy słyszycie moje nazwisko i widzicie moją blachę. Otworzy mały neceser, z którego zacznie wyciągać akta. Zacznie rzucać po stole. Państwa przełożeni zostali upoważnieni do przekazania mi państwa podwładności na czas tej misji. Cokolwiek teraz usłyszycie, jest objęte klauzulą tajności i jako takie nie może opuścić tej sali. Zostaje tylko między nami i Panem Bogiem. Patrzę na was. I nie, nie możecie stąd wyjść. Ojczyzna was potrzebuje i ja was potrzebuję, więc słuchajcie uważnie. Jesteście ludźmi, którzy przeszli niejedno i wiele pewnie, wiele osób powiedziałoby pewnie, że zasłużycie na spoczynek, na spokój, na godziwą emeryturę, na wdzięczność państwa, ale mało prawdziwy, który prawdziwy bohater dostaje to od życia. Medal i to pośmiertnie, a czasem nawet nie. Za to, co zrobicie, ja modelu wam też nie dam. Ani ja, ani prezydent. Ta misja jest ściśle tajna, dlatego, że dotyczy bezpieczeństwa narodowego. Rozumiecie powagę sytuacji? Wyłączcie komórki. I on czeka. Ja tylko kiwam głową i wyłączam telefon, bo czuję się, jakby powtarzał nam rzeczy, które doskonale wiemy, ale może powtarza to dla Jace'a, który jest nowy? Ja podniosę wzrok w kierunku Sary i myślę, że jeśli się spotkamy tym wzrokiem, to będziesz mogła wyczytać z tego dosłownie Bus Roll Again. Wyłączam telefon. Jace oczywiście również wyłącza telefon. Tak, nie siedzi normalnie na krześle, tylko wyciągnięty i ostentacyjnie rzuca go na blat. A to nowy telefon. Ulfi? Tak, Alden. Trochę
Trochę widać sceptycyzm na jego twarzy. Ta gadka o bronieniu ojczyzny nigdy do niego nie trafiała, ale widząc, że wszyscy postępują zgodnie z poleceniem, też odchyla się nieco mniej skupiony, trochę bardziej nonszalancki na swoim krześle, ostentacyjnie wyłącza telefon i kładzie go na blacie przed sobą. No co on, wiesz, wtedy wyjmie z torby okrąg, cały ze stali, gruby na jakieś 3 centymetry, położy go na stole i zobaczycie, że się tak delikatnie na chwilę na nim unosi, po czym on go pcha delikatnie palcem, no to wiesz, to lewituje po prostu po tym stole. To jedzie, a potem zatrzymuje się na końcu i opada. Do środka. Jak tylko położycie te device'y, ten krąg jest no, na tyle duży, że zmieściłaby się w nim pewnie piłka, ale mieści wasze komórki. Zapala się na nim jakby diodka z LEDów. Tyle. Moi drodzy, wybaczcie tą konspirację, ale biorąc pod uwagę, z czym mamy do czynienia, to jest wszystko, na co w tej chwili możemy sobie pozwolić. Normalni agenci, których mógłbym tu wezwać, weszliby, pewnie zaczęliby robić wszystko według książki, według procedury, według tego, jak są przeszkoleni. A to spowodowałoby, że za chwilę widziałyby o tym media, mielibyśmy trupy, a kto wie, jak szybko wieści o tym, co się stało, rozpowszechniłyby się po całym USA, jak i całym świecie. Państwo, może nie rozumiecie, o jaką stawkę toczy się ta sprawa, ale mowa tutaj o... On wyciąga mały kajet, wyciąga z niego pada i odpala go. Podnosi go do góry. Tablet, który ma, no właściwie wiecie, ze 13-14 cali, prawie jak laptop. To właśnie może być laptop, to jest odwrócony po prostu, wiecie, screen na waszą stronę. Synowie z głębin. Ta organizacja terrorystyczna, pochodząca z Iraku, w tej chwili znajduje się na terenie naszej ojczyzny. Doniesienia, które państwo zebraliście do tej pory, sugerują, że są tutaj w Nashville. Ich komórka i główny punkt przerzutowy, jak i organizacyjny, są nieopodal. Państwo się nie znaczy, ale wszyscy powinniście kojarzyć nazwisko Mehmeda Nazira, szefa klubu Vulkan. Nie jest jego właścicielem. Jego właścicielem jest Alessandro Silva, który jest też podejrzewany o współpracę z kultem lub też z organizacją, jakkolwiek ją nazwiemy. Pan Nazir jest podejrzany o działania od dłuższego czasu i dlatego postaraliśmy się, żeby wskazuje naszego gościa, na nowego członka drużyny, żeby Jace Bright uczęszczał do klubu Vulkan i próbował się wkupić w krąg znajomości ludzi, którzy tym, bywalców tego miejsca. W Nashville mamy mnóstwo gości, ludzi bogatych, znanych, ludzi o różnych potrzebach i w Vulkanie ludzie, którzy są znani i bogaci, są mile widziani. Nie chcemy wystraszyć pana Nasira, zanim będziemy gotowi go zdjąć i przejąć jego aktywów, również jego przyjaciół, znajomych, wszystkie osoby powiązane. Musimy uciąć tej hydrze głowę naraz. Dlatego, moi drodzy, ponieważ wiecie... Panie Bright, oglądał pan horrory? To oczywiście, że oglądałem. A takie... O potworach, które zjadają ludziom krocze. Widział pan? Widziałem. Była taka kobieta, która tam, gdzie ma kuciapkę, miała zęby. Pamiętam, przeokropne. Straszną traumę po tym miałem. Później przez miesiąc nie mogłem na kobiety patrzeć. A co z tym? Proszę zrozumieć, że... Patrzeć na ciebie... To nie do końca z tym będziemy mieli do czynienia. No dobrze. Ale jeśli pan rozumie skalę,
problemu. On chyba sam kurwa nie do końca wierzy, wiesz, jakby... Czy ty na pewno tylko żartowałeś, czy może, wiesz, nie chciałbym popsuć tej napiętej sytuacji, ale... Proszę państwa, to co państwo zobaczyli i znaleźli, potwierdza nam i wam teorię tego, że nie jesteśmy sami, albo inaczej, że świat nie wygląda tak, jak do tej pory utrzymywali naukowcy. Wiele znanych i nieznanych rzeczy na tym globie nadal pozostaje tajemnicą i taką tajemnicą musi pozostać. Pan raczy żartować. W sensie wczoraj prawie straciłem życie. Bo widziałeś taką kobietę? Takie coś... I on rzuca. Nie. On rzuca na stół, wiesz, teczkę. Ta teczka się trochę rozsypuje. To są zdjęcia. Zdjęcia, które pokazują żołnierzy, którzy mają odcięte ręce, przetłojone tłowa, oderwaną głowę. Czołka Brahmsa rozcięty na pół. Rozcięty. Specyficznie używam tego słowa, bo widać blachę, która jest wginana. Ona nie jest rozerwana ładunkiem, nie jest wysadzona od zewnątrz. To nie jest punktowe uderzenie. To są cięcia, które ktoś wykonał czymś potężnym i wielkim. Tak jak Korej cały czas jest dosyć spięty, ale w taki bardzo kontrolowany sposób, ja w tym momencie podrywam się z mojego miejsca i szybkim krokiem utykającym podejdę w kierunku stołu, na którym rozsypały się te zdjęcia. Otwieram teczkę, przeglądam je, blady. Myślę, że widzimy te zdjęcia i że oczywiście są to zdjęcia, które przedstawiają to, co widzieliśmy na żywo. Tak. To są rzeczy, które mogliście widzieć w Basrze, ale z tej perspektywy ludzi, którzy nawet robili... Nawet się nie przyglądam. Którzy zrobili te zdjęcia po. To nie są rzeczy, wiecie, w trakcie, to są rzeczy po. Kiedy już było po walce, kiedy źli zostali przegonieni, kiedy potwór i bestia zniknęła. Pytanie organizacyjne mam do mistrza gry, bo on mówi tak, jakbyśmy my już zdali mu raport. Czy my zdaliśmy mu raport? Czy on mówi o tym... Co my odkryliśmy, jakby nie wiedząc jeszcze, co my odkryliśmy? Jakby, bo ja trochę nie zrozumiałam tego zdania, które powiedział przed chwilą. Ja to zrozumiałem w ten sposób, że my przekazaliśmy raporty swoim przełożonym, a oni skompilowali. A on bez żadnego problemu tego dotarł. Możliwe, że jego, tak, że wasi przełożeni są jego podwładnymi, albo wiesz... Właśnie to próbuję skumać, bo ja byłam w kontakcie z majorem. Tak go nazwijmy. Więc jeżeli zakładamy, że ja przekazałam raport majorowi, on o tym wie, wszystkim, dobra, okej, okay, to tu miałam lukę jakby informacyjną. Ale będzie na samym początku, że on rzucił wam dokumenty, które mówią, że w waszym przypadku, na przykład osób, które były w wojsku, a które odeszły na, jak się mówi, do cywila, właściwie nie macie już podległości żadnej fizycznej w armii, nie? Żaden generał nie jest waszym szefem, ty jesteście wolnym obywatelem. A mimo wszystko myślę, że znajdziesz tam jakiegoś generała brygady, wiesz, z wojska, który, wiesz, przekazuje, że, wiesz, raportowanie nad twoją osobą i jego, wiesz, podległości twojej jest przekazane Hillowi. Tak, okej, okay, jasne, po prostu musiałam skumać, że on już dostał te nasze ustalenia różnego rodzaju, już rozumiem, bo chciałam jakby kwestionować jego... jego rolę z mojej wrodzonej podejrzliwości. Nie, więc możesz śmiało założyć, cokolwiek wyprodukowaliście do tej pory lub planowaliście przekazać swoim przełożonym. On ma. On w tej chwili już dzisiaj z perspektywy zeszłej nocy, kiedy to te rzeczy mogły być przesłane, czy część rzeczy, które przygotowaliście, czy nawet może miałaś jeszcze dopiero dokumenty, które przyszły z laboratorium, to on jakby już o tych rzeczach prawdopodobnie wie. Okay. Zaprosił was, zdążył wam wysłać SMS, abyście przyjść na to spotkanie i to spotkanie jest obowiązkowe z jakimś poświadczeniem, okay, certyfikatu. Dobrze, ja przepraszam, że przerywam. Oczywiście, jeżeli pan chce kontynuować, a czas na wtrącenia i pytania przyjdzie później, to proszę powiedzieć, ale mam co najmniej dwie lub trzy wątpliwości na ten moment. Ja też mam jedną wątpliwość. Poczekaj, proszę poczekać, panie Bright. Patrzę na Hilla, żeby pozwolił mi mówić dalej. Proszę. Mówi pan o tym, że nie chcemy wzbudzić jakichś podejrzeń pana Nasira. Jest to odrobinę za późno chyba na to, biorąc pod uwagę działania pozostałych członków oddziału, którzy skończyli, jak skończyli. Myślę, że pan Nasir jest
zdecydowanie zaalarmowany wszystkim tym, co się stało, chyba że liczymy na to, że sądzi, że niebezpieczeństwo zostało wyeliminowane, niebezpieczeństwo w postaci trzech mężczyzn, dwóch martwych, jednego w więzieniu. I wiesz, że on myślę, że na tym tablecie przełączy pewne rzeczy i ci pokaże, i wam pokaże. Aha. Mehmet Nasir był widziany wczoraj wieczorem w klubie. Podczas codziennych operacji. Wydaje się, że jest niewzruszony faktem tego, co się stało. Albo o tym nie wie, albo... albo cyniczny z nami gra. Jak też nie wiesz, widać go, że są zdjęcia, jak przychodzi do klubu. Ja wam, moi drodzy, jego twarz odsłonię, bo Mehmet Nasir jest w tej chwili dla was już znanym człowiekiem. Od razu pytanie, a czy była widziana jego córka? Basma i Amina. Córka i matka. Córki i matki nie widzieliśmy od przedwczoraj. Agenci obserwujący dom wykonali zdjęcie. No i faktycznie widać, jak ta matka z samochodu wysiada z córką i wchodzą do domu, który jest willą gdzieś na obrzeżach Nashville. Agenci w żaden sposób nie zarejestrowali porwania, które miało miejsce. Umknęło im to. Do momentu zaistnienia incydentu przede wszystkim skupialiśmy się na panu Nasirze. Jego rodzina nie była podejrzana. Ani dziewczynka, ani matka. Pani sama rozumie charakter problemu, z którym się borykamy. Nikt się nie spodziewał. Oczywiście z mojego raportu doskonale pan wie, że problem nie leży w tym, tylko i wyłącznie w panu Nasirze. Ja tam w ogóle nie widziałem. Wszystko jest niesamowicie. Przepraszam, ale to wszystko jest niesamowicie zawoalowane, bo z jednej strony tutaj mówi nam pan, że jest wszystko niesamowicie tajne i ma pan dostęp do faktów z Basry. Z drugiej strony mówi pan również, że przejmujecie nasze... przejmujecie prowadzenie nas jako jednostek, a jednocześnie brak wam funduszy do tego, żeby pilnować sprawy adekwatnie. Przepraszam bardzo. Jeszcze raz, kim pan jest? Nie powiedziałem, że brakuje nam funduszy, tylko nie chcę używać ludzi, którzy będą musieli zrozumieć to, co państwo już wiedzą. Wiedza i doświadczenie, które państwo przeżyli ostatnimi dniami, jest na tyle wrażliwa, jak państwo sami rozumiecie. I on pokaże to zdjęcia, rzuci na stół. Kobiety, które potrafią zrobić komuś taką ranę, a potem w środku zostawić żywe, rozwijające się istoty. To nie jest coś, w co państwo by uwierzyli, gdybym robił to w odprawie jeszcze 4 dni temu. No ja przepraszam. Tak patrzę na te zdjęcia, bo mamy chyba inne doświadczenia. I do końca nie rozumiem tutaj swojej roli, bo ja rozumiem, że miałem okazję poznać pana Nasira, nawet wypiliśmy, jakieś panie też tam były, no żadnych takich śladów nie widziałem na swoim cierze, pan Nasir też takich nie miał. Wy mówicie chyba o czymś innym, ja nie wiem. Myślę, że gdybyś, przepraszam, czy możemy przejść na ty, przejdźmy na ty, skoro i tak już jesteśmy. Myślę, że nie miałbyś okazji zarejestrować takich śladów na sobie, biorąc pod uwagę, że jest to raczej rana śmiertelna. Cześć. Ja to mogę mieć... A nie, dobra, śmiertelna, to nie mam. Tak. Jeśli nie od razu, to niedługo później. Nieważne. Przepraszam. Agencie Hill. Czy też jakkolwiek mam się do pana zwracać, jeżeli nie po nazwisku. Czy jest pan przekonany o tym, że pan Bright będzie w stanie udźwignąć tę wiedzę? Tak jak pan powiedział, jesteśmy tutaj ze względu na to, co już widzieliśmy. Zdaje się, że pan Bright nie miał okazji doświadczyć pewnych rzeczy, a nie chcemy, żeby spanikował. To jest ostatnie, co byśmy chcieli. Choć ja mam ze sobą cały zapas woreczków do żygania. Pozwalam sobie na delikatny żart. I Alden prychnął.
Ja powiem tak, ja nie takie rzeczy widziałem przez AI wygenerowane, więc te zdjęcie nie robią na mnie wrażenia. Fajnie, jak jeszcze na początku tam na przykład z palcami mieli problem, ale widać tutaj, że już nie mają z palcami problemu. I to jest właśnie problem. To jest właśnie problem sytuacji, w którą właśnie zostajemy wprowadzeni. To znaczy? Dla pana, panie Bright, to są żarty. Nie, to nie są żarty. Ja do końca nie rozumiem tu chyba swojej roli. My też. Razie... Właśnie, może przejdźmy do tego, bo to jest dla mnie niezwykle ważne. Zdaje mi się, że my już wiemy, jaka jest nasza rola i wiemy dokładnie, jakby, gdzie leżą nasze obowiązki i gdzie jakby co i z czym. A pan Bright? A pan Bright ma was zaprowadzić do Nasira. Do jego osobistej loży, możliwe, że do gabinetu lub do jego domu. Jego córka lub jego żona, którakolwiek z nich zrobiła to, co zrobiła, jest tylko elementem dodatkowym. Chcemy wiedzieć, czy i skąd ma te możliwości. Czy pan Nasir i jego koledzy i znajomi planują atak na terenie USA? Czy gdzieś hodują istotę, która zatkowała w Bastrze? Już na terenie Zjednoczonych Stanów Ameryki. I pan Bright jest człowiekiem, który zostanie wpuszczony razem z wami, który was wprowadzi do klubu, a jeśli będzie trzeba, to na zaplecze. Proszę nie doceniać jego niefrasobliwej twarzy, może braku bystrości umysłu, możliwe, że przenikliwości, która towarzyszy każdemu agentowi FBI. Ten człowiek ma przede wszystkim renomę, która otworzy państwu wiele drzwi, a być może rozwiąże języki. I on pokazuje człowieka, który faktycznie, wiesz, jakby patrzy na kuciatkę z zębami, widzi, wiesz, CGI i zupełnie ma wyjebąga, ale właśnie to jest wasz człowiek. W sensie potrzebujecie, jak to się mówi, jestera, który was tam wprowadzi. Kogoś totalnie, wiecie, będącego stamtąd, którego nikt nie będzie przeszukiwał, albo w drugą stronę właśnie przeszukają, on się do nich uśmiechnie, a oni wpuszczą go. No właśnie, bo myślą, że jest niekłopotliwy. Tak jak wy. Jedyne, o co chciałabym poprosić Jace, jeśli mogę, to... Oczywiście. Jeżeli padnie... Okograf nie ma problemu. Jeżeli padnie informacja, uciekaj, padnij, zrób coś takiego czy śmakiego. Wolałabym, żebyś słuchał. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której twoje talenty już nie wystarczą. Powiem tak, ja wiem, że wyglądam jak wyciągnięty z okładki Playboya, bo w sumie też tak było, byłem na okładce Playboya męskiego. Ale dla Ameryki zrobię wiele. Cudownie. Ale czy jestem zrobisz nawet, wszystko? Zrobię wszystko. Jestem nawet w stanie poświęcić swoje życie. Gdyby prezydent miał zostać postrzelony, bym zasłonił go swoją piersią. Dobrze. Wszyscy tutaj zgromadzeni chyba dobrze wiemy, że dyskusja na sucho o tym, co ktokolwiek zrobi w sytuacji takiej, jaka nas spotkała wczoraj, nie ma absolutnie żadnego sensu. No, na sucho. Dobrze pan mówi. Wyciągam piersiłeczkę. Podstawowym pierwszym celem jest inwigilacja i zdobycie informacji. Po drugie, jeśli ustalicie, gdzie, jeśli istnieje gdzieś miejsce, w którym jest obiekt, nazwijmy sobie X, albo nazwijmy go obiektem alfa, to trzeba go zniszczyć. Tutaj możemy pomóc. Jeśli go jednak nie ma, jedynym zagrożeniem jest obiekt beta, matka lub córka, tym obiektem będziecie się państwo wy. W związku z próbkami, które zebraliśmy, domyślam się, że lata temu zostały również zebrane odpowiednie próbki w Basrze. Zastanawiam się, czy specjaliści, technologia, którą pan dysponuje, byli w stanie określić, czy istoty, które produkuje, jak to pan powiedział, obiekt beta, są tożsame z naszym obiektem alfa. Czy to jedno i to samo, czy raczej obiekt alfa jest czymś innym, większym,
A obiekty beta to coś zupełnie... Twory obiektu beta to coś zupełnie różnego. Bo to, co widzieliśmy, nie było tak duże i nie miało takich możliwości. Pozostaje pytanie, czy gdyby dać temu wystarczająco dużo czasu i odpowiednie warunki do rozwoju, czy stałoby się tym właśnie? Czy na poziomie genetycznym być może doszliście do jakichś wniosków? To wszystko zależy od nosiciela. Embriony, pochłaniając tkankę, pochłaniają jego DNA i przyswajają ją, asymilując. To, czym się żywi, powoduje jego zmiany i jego rozwój. Jaja złożone w człowieku spowodują wykluczenie się przede wszystkim jednostki humanoidopodobnej, najprawdopodobniej czworonożnej. Bardzo rzadko, nie spodziewamy się możliwości, by był to inteligentny byt chodzący na dwóch nogach. Jednakże jeśli materiał genetyczny istoty obiektu beta można by skrzyżować z czymś znacznie bardziej potencjalnie niebezpiecznym niż człowiek w kwestii fizycznej, możliwości są nieskończone. Dobrze. Inwigilacja to jedno, zniszczenie obiektu alfa to kolejne. Matka i córka. Proszę mi powiedzieć, proszę powiedzieć jasno, czy interesują was informacje, czy interesuje was doprowadzenie ich żywymi, czy interesuje was likwidacja i je zlikwidować. Ocenić na miejscu, czy jesteście w stanie je bezpiecznie pochwycić. Nie każę wam zabijać dzieci ani kobiet tak długo, jeśli nie uznacie, że jest to konieczne dla bezpieczeństwa kraju i waszego. Przede wszystkim mamy upewnić się, że nasi rodacy i nasz kraj będzie bezpieczny. Po drugie, zminimalizować straty, zataić zaistniałą sytuację w odpowiedni sposób, by opinia publiczna się nie dowierzała. Ludzie i nasi współobywatele nie są gotowi na poznanie prawdy o tym, czego doświadczamy. Przepraszam bardzo, ale odmawiam nazywania tego czegoś dzieckiem. Zdajemy sobie sprawę z tego, do czego jest zdolne i nie róbmy sobie sami tego. Nazywajmy to szczenięciem czy czymkolwiek innym, ale nie dzieckiem. Czy są państwo pewni, że to córka dokonała ataku? Nie. Nie jesteśmy, bo córka została porwana, ale kto wie, czy córka wyzwoliła się sama, czy matka podążyła za nią. Jeżeli matka jest, krótko mówiąc, potworem, córka prawdopodobnie też jest. Jeśli tylko córka jest potworem, ja... Bez badań genetycznych możemy tak gdybać. Być może nie są w ogóle spokrewnione ze sobą. Być może to tylko odwrócenie uwagi. Dlatego mówię o pochwyceniu. Nie dlatego, że jesteśmy litościwi, ale dlatego, że wiedza pozwala nam odpowiednio reagować i odpowiednio się przygotować. Nie interesuje mnie, w jaki sposób będziemy je nazywać. Interesuje mnie inwigilacja, dowiedzenie się, z czym mamy do czynienia i zneutralizowanie zagrożenia, dowiadując się możliwie jak najwięcej. Proszę państwa, biorąc pod uwagę państwa doświadczenie i przeżytą wspólnie przeszłość, uważam, że możecie nie być obiektywni w podjęciu tej decyzji. Dlatego upoważniam agenta Wolfie do podjęcia ostatecznej decyzji odnośnie życia lub śmierci obiektu beta. Co do obiektu alfa, myślę, że wszyscy zgodzimy się, że powinien zostać unicestwiony kimkolwiek i czymkolwiek jest w tej chwili, jeśli istnieje. Agencie Wolfie, to pan, mam wrażenie, ma w tej sytuacji najbardziej szeroki kredyt do podjęcia tej decyzji. Proszę wysłuchać stron, jeśli będzie na to czas i możliwości. Ale ufam, że podejmie pan właściwą decyzję. Jeśli spojrzysz teraz w kierunku Korea, to zobaczysz pewien nikły antagonizm. W stosunku do Wolfiego? Czy w stosunku do tej decyzji? Bo to są dwie różne rzeczy. Zobaczysz to po prostu w moich oczach. Coś takiego. Sprzeciw.
Myślę, że Wolfie, jeżeli to faktycznie zobaczył, to na pewno w żaden sposób nie dał po sobie tego poznać. Gdzieś może na 2 sekundy dłużej spojrzenie zatrzymało się na twojej twarzy, ale potem prześliznęło się dalej. Czy powinniśmy wiedzieć coś jeszcze, żeby uniknąć sytuacji takiej jak ostatnio, gdzie weszliśmy zupełnie nieprzygotowani na zagrożenie? Zdjęcia satelitarne, mapy. Można nawet zgłoszenie do lokalnej policji, żeby klub Wulkan zgłoszenia z niego traktować z właściwą dozą opieszałości, a może skrupulatności, poprzez zgłoszenie, zarejestrowanie i tak dalej. Powinno to państwu dać maksymalnie 5 minut operacyjnych. Więc gdyby doszło do czegokolwiek, to macie 5 minut, zanim przyjadą policjanci. Nie 60 sekund. Jeśli będzie zgłoszenie, to dyspozytornia będzie pytała, czy na pewno będą przeciągać tak, tylko się długo da. Tak jakby ktoś specjalnie to załatwił. Możliwe, że nawet ktoś z klubu. Ja za to spoglądam na Ulfa z troską, bo trochę mnie denerwuje, że decyzja nie będzie leżała porówno na nas wszystkich. Z drugiej strony trochę mi ulżyło, ale przede wszystkim się martwię, bo mam wrażenie, że Ulf widział te rzeczy po raz pierwszy wczoraj i zastanawiam się, jak to wpłynie na jego psychikę, więc jeżeli tak przejeżdżałeś spojrzeniem po nas, to pewnie zobaczyłeś raczej troskę z mojej strony. Ja też myślę, że kiedy patrzycie na Wolfa, widzicie, że on wypowiada się i zachowuje w miarę spokojnie, na tyle, na ile zdążyliście go przez ten jeden dzień poznać, ale gdzieś może jest jakiś tik, typu klikanie długopisem, który ma w ręku, albo stukanie nogą o podłogę rytmiczne, które zdradza, że zdecydowanie jest bardziej zdenerwowany, niż chciałby to pokazać. Czy wszyscy jesteśmy tutaj obeznani z bronią, panie Bright? Ja. Pyta mnie pani, czy jestem obywatelem Ameryki? Jest. Każdy obywatel Ameryki jest w stanie posiadać broń, ale posiadać, a obsługiwać to są dwie różne rzeczy. Potrafię. Nie tylko broń palną zresztą. Wybaczcie, że tak za bardzo się nie angażuję tutaj w wasze jakieś takie emocjonalne sprawy, nie, że mnie to jakoś nie rusza, no bo rozmawiamy chyba o kogoś śmierci, no jeszcze takich sytuacji nie mam na swoim koncie, ale tak nie do końca jeszcze rozumiem tutaj, o czym wy rozmawiacie, mam was prowadzić po prostu do klubu i tyle w sumie, nie? Więc tak bez urazy panie Wolfie, tak spokojnie, bez urazy, naprawdę. Są pewne rzeczy, panie Bright, które po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy i wtedy pan zrozumie lepiej, niż my moglibyśmy wyjaśnić w dowolnym momencie. Myślę, że to samo dotyczyłoby mnie, gdyby to spotkanie odbyło się wczoraj, a nie dzisiaj. Pan Bright ma nas wprowadzić do klubu i nie przeszkadzać. Jeszcze jedno pytanie. Świecimy naszymi twarzami, naszymi nazwiskami i naszymi rodzinami. Czy jest zgoda na likwidację Nasira? Tak. Dziękuję. Aż tak? I on, wiesz... Nie wiem. Czekaj, wiesz co, ja myślę, że on w którymś miejscu, wiesz, zawiesi to spojrzenie na tobie, Bryce. Agencie Bryce, proszę mnie nie rozczarować. DA zainwestowała w pana mnóstwo pieniędzy, by pomóc panu przejść przez szkolenie i przygotować pana do tej wyjątkowej sytuacji. Ci ludzie ufają, w jakiś sposób składają swoje życie w pana ręce. Proszę o tym pamiętać. Potem patrzy na was, odkrywając trochę twoją przykrywkę, nie? Mówił, powiedział o tym, że on jest, że DEA załatwiło to, że przepchało, że on jest agentem. Powiedział to, kiedy on... No właśnie, to wystarczy. Mam wrażenie, że usłyszeliście wy tyle, co poczęliście uwierzyć w to, że może on nie jest tak głupi, jak się może wydawać. Do dzieła. Mamy czas. Właściwie go nie mamy. Wy go nie macie. Jakieś pytania? Tak jest.
wszystkie materiały operacyjne wam pokazał. Rzut satelitarny z mieszkania na Sira, w którym właściwie w tej chwili powinna znajdować się jego żona i jego córka. Dwóch ochroniarzy pilnuje tego domu cały czas. Mają długą broń i część z nich wchodzi do mieszkania, część wychodzi na zewnątrz, ale jest ich tylko dwóch. Raz dziennie przyjeżdża ich zmiana, dwóch innych gości przyjeżdża i zamieniają się. Oni są mniej więcej 24 godziny na posesji. Może troszkę mniej, że to nawet nie ma 24 godzin pełnych, tylko faktycznie pilnują cały czas terenu. Kamer chyba brakuje, przynajmniej takich, które gdziekolwiek byłyby oznaczone przez nich jako widzialne. W klubie kamery oczywiście są w paru miejscach, ale nie wszędzie, bo ten klub sam z siebie, no to już jest coś, co Jace wam może przypomnieć, trochę więcej powiedzieć, ale to nie ja. Ale w sumie sami możecie zauważyć. Sam klub ma tereny dużej sali, ma tereny także sal VIP-owskich. Kto wie, co mają na zapleczu, tudzież piwnicach, bo do nich no sali te nie mają wglądu. A Bright, no nie wiem, czy tam był, czy nie był, zaraz zobaczymy, jak będziemy chcieli. Co do innych rzeczy, asetów, będziemy szukali, będziecie potrzebować, to znajdziemy. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to jakiś, podejrzewam, że nikt z nas nie ma tego ze sobą. Gdybyśmy musieli wymazać zapisy z kamer, czy też zapisy na komputerach i tak dalej, jakiegoś rodzaju oprogramowanie, wirus, albo po prostu bardzo duży magnes. Nie do końca się na tym znam, ale zdaje mi się, że to są takie rzeczy, które teraz są wykorzystywane do niszczenia danych. Wiesz, on wyjmie w takim miejscu, wiesz, pendrive'a i faktycznie przekaże ci go, że jest w stanie spalić, a właściwie zaaplikować się do twardych dysków urządzenia, do którego się wypniecie i całkowicie je zajmie. W takim sensie, że nikt nie będzie w stanie odczytać z nich danych, spowoduje to spalenia prądu, nie zaszyfrowania, a może to właściwie będzie zaszyfrowanie, taki bardzo uczciwy malware, którego nie da się odkodować z drugą stronę. To, co jest tylko jednak ważne, to, że wypniecie na przykład do komputera, nie wiem, wiecie, na recepcji, nie spowoduje, że nagle wygasną kamery, nie? Jasne, nie. Zakładam w ten sposób, że to... To jest dla mnie jakby last resort. Gdyby na kamerach klubu zdarzyło się coś takiego, co wpada w kategorie nadnaturalne i mielibyśmy te 5 minut, nie bylibyśmy w stanie, nie wiem, magicznie ściągnąć wszystkich danych, podpinamy pendrive'a, załatwione, dziękuję. Tak. To tylko tyle w kwestii usuwania śladów. Panowie, jakiś specjalny sprzęt, biorąc pod uwagę potencjalne spotkanie z obiektem Alfa? Biorąc pod uwagę, że mamy się tam stawić inkognito, nie będziemy mieli za bardzo jak tego sprzętu, przynajmniej dużego, wykorzystać. To prawda, jak najbardziej, ale nie mamy pewności, czy to znajduje się w piwnicach, jak w jakimś filmie, czy choćby gdziekolwiek indziej, więc im cięższy sprzęt, tym lepiej. Jasne, nie będziemy z nim wchodzić bezpośrednio do klubu, chyba że się uda. Zawsze może się okazać, że obiekt Alfa jest zlokalizowany w, nie wiem, pobliskich kanałach i wtedy nikt nie będzie nas sprawdzał na wejściu. Zróbmy najpierw rozpoznanie w klubie. Pan Bright nas tam wprowadzi. Ogarniemy sytuację na tyle, ile będzie to możliwe. A potem będziemy myśleć o ewentualnym dozbrojeniu, jeżeli uzyskamy więcej informacji. Tylko, że pan Hill bardzo wyraźnie mówi, że nie mamy czasu. Nie mamy czasu, panie Wolfie. Oczywiście. I lepiej jest poprosić zawczasu, niż znaleźć się w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie dostać sprzętu. Tak się przegrywało wojny. Skoro pan tak twierdzi, panie Quinn. Tak twierdzę. Wojny wygrywa się zasobami i dostawami. A więc obecnie mamy wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby stąd wyjść i udać się do klubu. Ale w przypadku, gdyby okazało się, że uda nam się zlokalizować obiekt Alfa i gdyby okazało się, że potrzebujemy większej siły ognia, czy będzie to możliwe, żeby, załóżmy, czekał na nas w umówionym miejscu samochód, w którego bagażniku, czy gdziekolwiek będą rzeczy, które mogłyby nam się przydać w jakimkolwiek innym schowku. Cokolwiek agent Hill uzna za stosowne? Jeśli z tego nie skorzystamy, to z tego nie skorzystamy. Znaczy on powie to w ten sposób, że wiecie, jest duże ryzyko tego, że nie chcemy dokonać zamachu terrorystycznego na ziemi USA, zwłaszcza z użyciem broni USA.
Więc cokolwiek wymyślicie do tego, że chcielibyście użyć, powinno być w takim zakresie, w którym nie pociągnie to do odpowiedzialności rządu USA. To, że ktoś będzie miał granaty, ewentualnie, no nie wiem, C4 ukrywane z magazynu policyjnego, to jest coś, co jest do zrobienia. Jeśli będziecie chcieli wymyślić coś, co wypierdoli w kosmos cały klub Wulkan i pół kwartału, to będzie z tym duży problem, bo tego nie da się tak po prostu zrobić, wiesz, sprzętem, który jest, nazwijmy, żeby nie trakowany. Może ja się mylę, ale stawiam, że jeżeli jest to coś tak dużego, jak to, co widzieliśmy lata temu, to raczej nie trzymają tego w podziemiach klubu i raczej nie zamierzamy wywalać w powietrze miejsc publicznych. Ale to tylko moje zdanie. Ja tak jeszcze dopytam dla pewności. Czym jest ten obiekt Alfa, który to z tych obrazków jest? Pokazuję mu kilka z tych zdjęć rozerwanych ludzi i poprzecinanych sprzętów i mówię, wyobraź sobie, Jace, potwora, który jest w stanie wyrywać kończyny i przecinać pojazdy. To jest właśnie to. Ja myślę, że ona się może podsunąć, wiesz, zdjęcie czołgu, potocznie nazywanego Abramsem, amerykański kolos, wiesz, jak się mówi, nie ma równiejszego na polu czołgowym i faktycznie on jest przepołowiony, tak jakby ktoś, wiesz, dużymi nożyczkami go po prostu przeciął i cokolwiek to było w stanie rozwalić jego, wiesz, pancerz, który rzadko kiedy jest przebijany przez współczesną, wiesz, amunicję artyleryjską, a tutaj mówimy o czymś, co przecięło to po prostu, jakby to było z masła albo z papieru. I to mówimy o dzikiej sile fizycznej, wiesz, szczypiec tudzież pazurów, które rozwaliły mu to, wiesz, cały ten... Wyobraź sobie, że przez jakiś czas żyjesz na planie takiego horroru klasy B, tak jak już powiedziałeś. Nie mówimy tutaj o damskich częściach, mówimy tutaj o wielkich szczypcach. Wiesz co, Saro, jeżeli faktycznie to jest prawdą i to nie jest wygenerowane przez AI... Ja myślę, że chyba nie posiadamy broni, która by mogła to tak zniszczyć i żeby się łatwo mogła schować w mieście. Ja dlatego mówię, tylko i wyłącznie w przypadku, gdyby się okazało, że to coś jest poza miastem, że potencjalnie musimy coś wysadzić. Tylko i wyłącznie na wszelki wypadek. Do infiltracji klubu posiadamy wszystko. Javelina nie dostaniemy. No właśnie to jest ten problem, że Javelina, czyli właśnie pocisku przeciwpancernego... naprowadzonego nie dostaniecie, no właśnie dlatego, że one są mocno trakowane i rzadko dostępne dla zwykłych, nazwijmy sobie nawet, ludzi, którzy walczą na ulicach jako, nie wiem, gangsterzy, nie? Myślę, że oni prędzej bazuką niż faktycznie czymś, czym można strzelić helikopter, bo to byłoby spore zagrożenie i duży problem. No i to, on stamtąd wyjdzie. Jeśli będziecie jakieś pytanie mieli, chcieli coś załatwić, to na spokojnie możecie spróbować to zrobić, ale on zostawia kartkę, a właściwie wizytówkę, na której widnieje Patrick Hill, agent HMS, czyli Homeland Security. Jedyne ostatnie DHS, pytanie jest właśnie takie, czy w razie czego kontaktować się z nim, czy kontaktować się z respectively tymi osobami, z którymi kontaktowaliśmy się do tej pory. Rozumiem, tylko z nim. Od tego momentu jestem waszym handlerem, czyli agentem prowadzącym i do mnie raportujecie ze wszystkimi problemami. W miarę możliwości będę starał się wam pomóc tak bardzo, jak tylko mogę, ale biorąc pod uwagę tajność tej sytuacji, powagę tego, by nic nie wyszło na jaw, a właściwie do opinii publicznej, musimy bardzo rozsądnie szafować naszymi zasobami. To oznacza, Jace, że jak się spierdoli, to znaczy, że jesteśmy wszyscy na własną rękę. Jak najbardziej to szanuję, tylko jedno mnie w tym wszystkim przeraża, powiem wam. Myślałem, że to będzie coś łatwiejszego, a to się okazuje taką popierdoloną trochę robotą. No ale jeżeli dzięki temu mam ocalić Amerykę, pobrudzę ręce. Nawet nie wiesz, jak bardzo popierdoloną. Kiedy Hill nas zostawi, ja potoczę spojrzeniem po wszystkich, ale zatrzymam wzrok na Queenie. Corey. Ty masz jakiś problem do mnie? Nie, dlaczego? Miałem takie wrażenie, że... chcesz doprowadzić trochę do konfrontacji. Nie, to nie jest tak, że mam ochotę doprowadzić do konfrontacji. Po prostu... zastanawiam się, czy masz w sobie to coś, co pozwoli nam dożyć do następnego dnia. Bo zakładam, że zostałeś postawiony trochę w roli tutaj do przywódcy.
Mówiąc to, coś masz na myśli, czy mam na tyle duże jaja, żeby zastrzelić dziecko albo kobietę, tak? Nie. Mam na myśli to, czy kiedy zaczniesz ci strzelać nad głową, czy będziesz w stanie podejmować odpowiednie decyzje. Słuchajcie. Ja rozkaz wypełnię. Do tego zostaliśmy przystosowani. Nasz... To wbija się w głowę. Nie wątpię. Ale nasz agent prowadzący mówi jedno. Cholera wie, ile przed nami zataja. I żeby to było jasne. Nie czuję się na tyle kompetentny, żeby tutaj podejmować wszystkie decyzje. Jesteście w tym dłużej ode mnie. Nie wiem jak, nie wiem ile dłużej, ale gdyby nie wy, wczoraj prawdopodobnie by mnie już dłużej nie było na tym świecie, więc umówmy się, że jeżeli popełnię jakąś głupotę, wyprowadzicie mnie z błędu, zanim komukolwiek stanie się krzywda. Co wy na to? Brzmi dobrze. Każdy z nas jest ekspertem na swoim polu. Domyślam się, że Jace będzie nas wprowadzał do klubu i wtedy będziemy słuchać jego porad. Jeżeli chodzi o kwestie związane z szeroko pojętą biologią i medycyną, możesz liczyć na informacje ode mnie. Nie ma nikogo lepszego do rozmów na temat... tematy szeroko pojęte, militarne niż Korej. Jeżeli tylko będzie czas, dostaniesz wszystkie informacje, żeby podjąć odpowiednią decyzję, ale... martwię się trochę o... o nas. Chyba byłoby gorzej, gdybym się nie martwiła. Nie, no bez przesady. Potrafię coś więcej niż wejść do klubu. Będzie na pewno szansa, żebyś to pokazał. Pride. I masz rację, Sara. To dobrze, że się martwisz. Ja od wczoraj przespałem może 2 godziny. I nie mogę przestać myśleć o tym, co może się jeszcze wydarzyć. Ale gorszym niepokojem napawa mnie myśl, co by się stało, gdybyśmy zostawili to w spokoju. Więc weźmy się do roboty. Jeszcze jedno pytanie organizacyjne, bo domyślam się, że ciało trzeciego żołnierza lub też kości zostały znalezione. I pytanie, czy ja będę miała wgląd do, nazwijmy to, tego ciała? Czy oni będą chcieli mojej ekspertyzy i mojego rzucenia okiem? Czy ja dostanę jakieś, cokolwiek się dalej zadzieje w tym względzie? Bo ja bardzo chętnie bym się im przyjrzała oficjalnie i bliżej. Biorąc pod uwagę całą sytuację, której w tej chwili Shane był, wiesz, objęty jakby wywiadem pełnym przez, przez Wolfiego, to wystarczy, że on ci, wiesz, wypełni w dokumentach, że to jest sprawa w tej chwili nadal jego agencji, wiesz, i zleci ci autopsję i przegląd wszystkich materiałów. Także masz pełny wgląd, jeśli tylko Wolfie to załatwi. Bo może, nawet bez żadnych rzutów, po prostu on jest tam wpisany w tej chwili, bo tak został przydzielony jako agent, wiesz, który ma sprawdzić, czy to jest problem, czy to nie jest problem. A to nadal może być problem, bo jest powiązany. Nie wiem, ile mamy czasu i czy mamy czas, żebym ja na przykład teraz się tam udawała, czy nie, ale zakładam, że jeżeli będzie taki moment, to bardzo chętnie się przyjrzę, bo może dowiem się czegoś nowego. Tyle. Jeśli Sara będzie miała przestrzeń do tego, to ja będę próbował zdobyć w jakikolwiek sposób mapy klubu, mapy wykonane przez geodetów w trakcie budowy. Myślę, że jest szansa, że... Mieliśmy dostać, on mówił i o mapach satelitarnych i domyślam się, że plany budynku też mogą wchodzić w grę? Wiesz co, tak, bo inspekcja pożarowa jest czymś, co w Stanach bardzo mocno pilnuje takich rzeczy, więc oni też dostają informacje na temat tego, że muszą zatwierdzać te plany, sprawdzać plany ewakuacji, rzeczy i to się przedstawia im za każdym razem, cały ten budynek, co, gdzie jest, bo oni też muszą wiedzieć, czy nie wiem, nawet jak są te tak zwane, wiesz, testy przeciwpożarnicze, to też trzeba to zrobić. Zakładam, że oni mogą to mieć. Co bym ewentualnie prosił w tym wszystkim, jeśli ktoś chce to oglądać,
no to pewnie zakładałbym, że czy one są faktycznie pełne i rzetelne, i czy na przykład nie ma tam jakichś, wiecie, jak się mówi, tajnych miejsc, w których można by ukryć, no właśnie, coś dziwnego, ale to będzie wymagało odrobinę spostrzegawczości w dokumentach, no bo wy jesteście specjalistami od jakiegoś tam poziomu, ktoś to przegląda i nie szuka tajnych przejść, to ich po prostu kurwa nie znajduje, ale być może wy tam też możecie złapać, więc będę pytanie, kto będzie chciał się temu przyjrzeć. Ja. Zdecydowanie ja. I myślę, że wezmę Jace'a do tego, żeby to skonfrontować. To w takim razie ja mogę z Sarą polecieć na komisariat i pomóc załatwić wszystkie formalności, żebyśmy mieli, żeby ona otrzymała też dostęp do akt związanych ze sprawą i innych rzeczy. Domyślam się, że się spieszymy, więc nie wiem, czy będę robić w ogóle pełną autopsję, czy nie, ale chętnie po prostu rzucę okiem. Tak, żebyśmy byli pewni, że tym razem wiemy tak dużo, jak możemy. Ja myślę, że wiecie, tak naprawdę jeżeli chcemy wejść do klubu, nie wzbudzając przy tym jakichś dużych podejrzeń, to chyba nie powinniśmy robić tego w południe, prawda? Powinniśmy mimo wszystko gdzieś do wieczora poczekać, kiedy on będzie otwarty, kiedy będzie się tam działo. A w tym czasie możemy wykorzystać do tego, żeby się przygotować lepiej. Musimy kupić ciuchy. Zakładam, że żadne z was nie ma. Co jest nie tak w moim outficie? Spodnie są trochę za luźne. Koszula nie pasuje zbytnio do krawata. Cóż. Ale wy tak dawno nie wychodziliście do miejsc publicznych? Tak, przepraszam, no nie chcę się wtrącać, ale... Jace, powiedzmy, ujmę to tak. Twoje wsparcie zaczyna się już teraz. Będziesz musiał trochę nam pomóc. Ja zwykle chodzę mniej lub bardziej oficjalnie i tutaj jakby poprawiam koszulę, którą mam na sobie. Może nie jestem aż tak oficjalna jak agent Queen, ale jednak... Więc nie wiem do końca, jaki nastrój panuje w tym klubie, więc może po prostu trochę nam opowiedz, czego mamy się spodziewać. Wiesz, jest różnica między klubem, w którym wszyscy ubierają się jak, przepraszam za sformułowanie, dresiarze, a takim, do którego należy odstać 2 godziny w kolejce i wejść w sukience mini, tak? Ledwo zakrywającej pośladki. To jest właśnie ta druga opcja. Queen, będziesz miał najmniej problemów. Ewidentnie. Tak może być, moi drodzy. No, bierzcie pod uwagę, że menadżerem klubu jest gościu z Iraku, a szefem klubu jest gościu, który nazywa się Alessandro De Silva, więc w tym miejscu mówimy o kimś prawdopodobnie nie arabskiego pochodzenia, ale brzmiąco mocno hiszpańsko lub nawet włosko. Zakładamy, że ci ludzie, jeśli się bawią, to bawią się jednak z dużą ilością szampana i prawdziwych drogich trunków, bo na tym się zarabia w takich miejscach. Dziewczyny, które z nimi przychodzą, są faktycznie, wiecie, 11 na 10, bo są tak zrobione, żeby tak wyglądały. A panowie, no właśnie, jako ci, którzy mają mnóstwo pieniędzy, wyglądają różnie i czasami tak trochę jak pan Nasir, a czasami właśnie jak Uncle Bob, Donald Trump i zupełnie nie bielibyście chętnie się z nimi kolegować przy drinku. Ale właśnie, oprócz tego są oczywiście mnóstwo ludzi przyjezdnych, którzy aspirują do bycia bogatymi i pięknymi i ci oczywiście też wbijają się, a tam na środku jest scena, na której różni znani i lubiani występują, no bo się tutaj dobrze płaci, a ci, którzy są i piją szampana w małych, okrągłych stolikach z pufkami i tak dalej. Trochę jak w Vegas. Ci bliżej po prostu się bawią, ci z tyłu trochę więcej ciekawostek przeżywają. To zależy. Po koncercie prawdopodobnie takim zwykłym występie dzieją się potem rzeczy, które są trochę bardziej szalone i tam zwykle pojawia się jakiś albo DJ, albo zespół, który trochę dłużej gra, ale mniej jest znany, ale jednocześnie, no właśnie, wtedy już na pewno nikt nie robi zdjęć. To zacznijmy. Jace, bo ty jesteś człowiekiem, który ma rzemiosło mechanika. Więc jak przyjdą te blueprinty i zaczniesz te rzeczy przeglądać z Korejem, to ja mam wrażenie, że ty masz coraz większą kompetencję w tym, wiesz, co na tych dokumentach faktycznie widać, niż Korej ty, bo mam wrażenie, że ty masz mnóstwo ciekawych rzeczy,
ale ktoś, kto ma, wiesz, zaplecze nawet mechanicznie, że znasz trochę na samochodach i rzeczach i na czytanie takich dokumentacji nawet, wiesz, może zwrócić uwagę, że ej, to są, wiesz, rzeczy, których normalnie na blueprintie się nie rysuje, albo wiesz, w rzucie technicznym to jest jednak trochę dziwne. Zgadzam się. Z drugiej strony byłem specjalistą od ochrony obiektów, więc powinienem, myślę, że chciałbym prosić jakąś szansę na czujność, na spostrzegawczość. Ja tylko dorzucę sobie to, że no ja byłem w tym miejscu, więc ja też mam porównanie, nie? Blueprinty, a to, jak to wygląda w rzeczywistości. Więc mi będzie łatwiej dojrzeć na przykład jakieś przejście czy miejsce, którego nie widziałem na żywo. Czy myślę, czy ten rzut będzie miał stawkę, jeśli będziecie we dwóch rzucali i będziemy grali o to samo, nie? W sensie takim... Przewaga dla postaci Adrian twojej dla mnie wydaje się być w obu miejscach dosyć duża. Refur, u ciebie myślę, że z tym, jak zaplanować tę ochronę, to jest jak najbardziej tak, czytanie z tych rzeczy będzie trochę trudniejsze, więc jeśli będziesz chciał to robić sam, to ja bym tam widział nawet minus jakiś specjalnie, nie? Ale słuchaj, to może zróbmy to w ten sposób. Nie dam ci żadnych bonusów tobie, Korei, więc ty rzucasz sobie na search, tak bym proponował, szukając, wiesz, luk w tym, co tutaj jest, co do planu. Opcjonalnie zamiast sercza możemy spróbować już twój tactics, który masz na ląd, bo tam masz taką umiejętność. Wojskowość ląd, nie? To też, ale bez bonusu, bo tutaj nie bardzo mogę tutaj cokolwiek dorzucić, bo tak tego nie czuję. A Adriana, to dawaj w takim razie Jason na tą mechanikę plus 20. Bo to są rzeczy, które myślę, że wiesz, mogą być taką dobrą podstawą. Chyba, że jakiś inny skill byś widział jako taki. Search na przykład też może być czymś, co może ci pomóc, nie? Bo search to jest przeszukiwanie. Czyli po prawej stronie jest taka specjalna wersja. Mm-hmm. Czyli szukanie też takich jakichś takich niuansów, które są ukryte, niepokazane, ale w tym miejscu ja bym nawet do tej mapy i szukanie w niej jakichś nieścisłości też pociągnął. Wojskowość jest na porażce. Już szukam, gdzie mi ta mechanika, bo ja ją gdzieś widziałem. Rzemiosło, po lewej stronie, pierwsza kolumna po środku. Dobra. Jakiś modyfikator, czy bez? Plus 20. No i klasa. Prawie. 95. Panowie, jakby to było takie proste, to pewnie ktoś by to zauważył. Więc na tych dokumentach nie ma absolutnie, waszym zdaniem, żadnych ukrytych przejść, tajnych komnat, nie wiem, luków, które mogą powodować, że jest tajne przejście pod ziemi. Wydaje się, że też nie ma ukrytych pod ziemi. Owszem, ten klub ma piwnice, one są rozległe, bo taki był plan, żeby mieć pod nimi magazyny prawdopodobnie i opcje, kto wie, czy na przykład zrobienia sobie dwóch poziomów, na których można by się bawić, schodzić właśnie do stref, ale Jay, jesteś pewien, że nie ma żadnej strefy klubowej w podziemiu. Na zapleczu faktycznie jest część, która jest całkowicie oddzielona od tej głównej sali, na której bawią się wszyscy goście. I to jest taki VIP lounge, w którym faktycznie idzie się korytarzem, przechodzi przez eskortę. Może z raz tam nawet kiedyś byłeś? Wiesz, udało się wkręcić w jakąś takie towarzystwo, które było bardzo zainteresowane, żeś opowiedział i byli tak nawaleni, a dziewczyny tak chotały, bo ty byłeś też taki ładny i przystojny, bo te chłopaki nie były. Więc wszedłeś tam. Wszedłeś tam i taka strefa, w której faktycznie olbrzymie sofy na tych sofach, wiesz, mnóstwo kociaków, mnóstwo narkotyków, to widziałeś, że wiesz, po prostu jak to się mówi, tace, co czegokolwiek chce i oczywiście pojawia się szampan i półnadzy i pełnagie klenerki. Bardzo niekoszerne, jeśli chodzi o podejście muzułmańskie, ale zdecydowanie bardzo koszerne, jeśli chodzi o Nashville, Vegas i Kalifornię, które widziałbyś pewnie, wiesz, w LA. No tak. Ale to było trochę za mało, żeby w jakikolwiek sposób można było cokolwiek przypiąć. No wiesz, jakby tam przyszli, to by się złapali tych chłopaków, ale to, co przynajmniej zgłaszałeś, albo przynajmniej mogłeś zaportować, twoi przełożeni nie podjęli decyzji, że powiedzieli, badaj dalej. Chcemy wiedzieć, kto tam przychodzi, no nie, skąd mają te dragi, jak często się ktoś tam pojawia. Wiesz, ta obserwacja jest ważna, bo to są niuanse, które można wyłapać. Co ci mogę też podrzucić przy okazji takich rzeczy, o których tu mówimy? Na pewno też kojarzysz, że gościu ma szefa ochrony, bo jak w każdym takim magicznym miejscu, to musi być tutaj szef ochrony, który jest biały. Gość nazywa się Russell Brand i Russell jest
gościem o potężnej brodzie, okręconych, lekko skróconych włosach. Powiedziałbym, że jest dystyngowanym gościem z Anglii, nie? Który swoje widział. Ja go podrzucę, żeby on jeszcze był. Sylwy nie widziałeś nigdy. I myślę, że w wielu dokumentach, które gdzieś tam się pojawiają, ciężko znaleźć jego aktualne zdjęcie. Ale to mężczyzna około 50 i faktycznie jest obywatelstwa włoskiego. Kto tam chce rzucać? Gaba, bo ty chciałaś jechać oglądać te rzeczy, póki masz czas. Kości, tak, no póki oni robią rzeczy, no. Kości, trupy, inne drobiazgi. Mhm. Co byśmy chcieli rzucić? Mieliśmy już kilka testów. Wiesz co, no standardowo pewnie medycynę byśmy rzucali. Dobra. No pewnie medycynę, bo nie widzę tutaj sensu w czymkolwiek innym. No jeszcze masz biologię 44, nie? Ja tutaj daję plus 20, no. Bo masz czas, masz środki, masz wszystkie narzędzia, które ci pozwalają to zrobić, wiesz, i doświadczenie, nie? Więc... Medycyna 43, biologia 44, nie ma żadnej różnicy. Wydaje mi się, że biologia bardziej... medycyna bardziej pasuje. Jak ci nie biologia pójdzie, to możesz sobie podnieść. Powiedz mi jeszcze, Wolfie, czy ty jesteś ze mną? W sensie, chcesz mi patrzeć na ręce, czy tylko załatwiłeś formalności, a potem poszedłeś na papierosa? Jestem z tobą. Tym razem staram się angażować trochę bardziej i nawet nie tyle patrzeć ci na ręce, po prostu sam jestem bardziej zaciekawiony tym, co może to wykazać. No dobra. To jest, moi drodzy, failure 78. Uwielbiam. No nic. Moim planem było to, żeby obejrzeć te kości i ewentualnie spróbować wyciągnąć jakiekolwiek wnioski dodatkowe poza tym, co już widzieliśmy, a widzieliśmy tyle, że ogryzało go najpierw coś mniejszego, a potem coś coraz większego, co spina się z tym, co widzieliśmy na koniec. Nie wiem, czy cokolwiek więcej możesz mi powiedzieć. Nie mogę nic więcej. Nie mogę nic więcej, dobrze, że nie mamy tutaj żadnego fambla, który mógłby ci tutaj cokolwiek popsuć. Wszystko, co przyjrzałaś, co już wiedziałaś, wystarcza. Domyśla się, że to jest bardzo żarłoczne. I gdyby miało być duże, to musiałoby dużo jeść. Pytanie, jak dużo? I czy czym by go karmili, żeby mieć z tego efekt, nazwijmy to sobie, pożądany, niszczący? To czym, nie? Bo tutaj jakby go karmić, nie wiem, czymś specjalnym i bardzo dużej ilości, to też miałoby taki sens, ale nie masz pomysłu co i na co. Wiesz tylko, że no tak, ta mnogość opcji, które można zrobić, a może by karmić, wiesz, trochę ludźmi, trochę nosorożcami, to by byli ludzie z rogami? Nie wiesz. Albo gdyby się wykluło w nosorożcu, to dopiero wtedy byłoby z rogami. Więc to są przypuszczenia, które... I to cię będzie zajmowało. Będziesz widział, tak. Tak, żeby jeszcze Wolfie wiedział, ja mu oprócz tego przy okazji powiem parę rzeczy, które wywnioskowaliśmy wcześniej, zanim on jeszcze się pojawił tutaj, czyli na przykład to, jak badaliśmy te jaja, to jak to coś w środku wyglądało, to, że faktycznie jak na moje oko to było skrzyżowanie gada z człowiekiem i to jakby nie jest coś, co widzi się codziennie albo w ogóle, więc podrzucę ci jeszcze kilka takich informacji, które nie wiem, do czego ci się mogą przydać, ale skoro już siedzimy w tym razem, to siedzimy w tym razem. Doceniam. Myślę, że im więcej wiemy, tak jak powiedziałaś, im więcej będziemy przygotowani, im więcej informacji uzyskamy, tym większe mamy szanse na to, że uda się nam z tym coś zrobić i przy okazji nie zginąć. Dobrze. Jak już zakończymy te radosne czynności, ja myślę, że faktycznie będę musiała podjechać do jakiegoś sklepu i kupić sukienkę. Tobie by się przydało coś bardziej eleganckiego. Od czasu do czasu chodzę do pracy w garniturze, więc przeboleję. Poczekaj. Wyciągam telefon, sprawdzam, domyślam się, że klub ma stronę. I jeżeli klub ma stronę, to na stronie są też zdjęcia, na zdjęciach są ludzie, więc rzucam okiem, jak ci ludzie są ubrani. Podsuwam to też Ulfiemu na zasadzie, spójrz na nich. Jesteś w stanie być w
tym klimacie, bo ja rozumiem, że Jace nas wprowadzi, ale jego wpływy też są ograniczone, nie chcemy mu utrudniać pracy. Nie no, spokojnie. Jestem profesjonalistą, więc przygotuję się na tą robotę tak jak trzeba. Oczywiście, wiesz, na mnie wszystko dobrze leży, więc dam radę. Uśmiecham się, ale mówię, okej. Okay. To jest absolutnie oczywiście żadna prawda. Wszystko na nim leży nie tak i zawsze wygląda jak pół bezdomny, więc... Wiem, ale liczę na to, że ktoś inny niż ja jeszcze ci to powie i będzie mieli szansę to naprawić. Macie tylko jeden duży minus, jeśli pójdziesz do jakiegokolwiek sklepu, w którym będą chcieli ci polecić odpowiedni garnitur, wszyscy w jakimś stopniu będą chcieli sobie z ciebie wodza, więc wiesz, spiąć ci może włosy w takim razie w jakieś takie warkoczyki, dostaniesz, wiesz, tą przywieszkę magiczną, a nie krawat, oczywiście, wiesz, sprzączkę, tak, sprzączkę kowboja, wiesz, jeszcze taki garnitur, a jednak z takimi, wiesz, też takim wszyciem na plecy, które bardzo mocno kowbojsko wygląda dla ciebie, wiesz, po prostu niestety i by pani chciała cię obrazić, bo to no cóż, nie każdy Indianin jest kowbojem, ale hej. Wiesz co, ja myślę, że ja w to pójdę, bo ja zdaję sobie sprawę, jak wiele stereotypy robią roboty, jeżeli ktoś kogoś widzi. I myślę, że taki bogata osoba, która wygląda na natywnego Amerykanina, od razu się będzie kojarzyć z jakimś właścicielem kasyn, z jakąś dzianą osobą i to jak najbardziej będzie pasować do tego, co mamy zrobić. Wszystko jasne. Wszystko jest jasne. Będziecie mieli te ciuchy, bo teraz to nie jest duży problem to załatwić. Zwłaszcza, że poświęcicie trochę czasu na przygotowania. Tylko, Jace, jest inny problem? Bo jak ty w końcu włączysz tą komórkę, to ja zakładam, że wiesz, że panna King do ciebie dzwoni. Albo przynajmniej próbowałaś do ciebie dzwonić. No, ja myślę, że ona w końcu, wiesz, nie jest osobą, która się podda po jednym razie, tylko wiesz, w którymś miejscu, albo napisze się do ciebie, że zadzwoń do mnie, albo znowu spróbuj zadzwonić, więc chcąc, nie chcąc, powiedz mi tylko, czy do tej rozmowy dojdzie. No cóż, myślę, że na chwilę bardzo szybko tak oddzwonię do panny King. No panny King. Kotku, o której będziesz? No słuchaj, dzisiaj wezwali mnie do pracy, wiesz, więc znowu niestety wrócę nad ranem. Ale przecież, no przecież obiecałeś, że mnie zabierzesz. Mamy rocznicę. Ja wiem rocznicę, ale słuchaj, ja nie zamierzam się jeszcze wybrać na drugi świat, więc liczę, że będziemy mieć jeszcze nie jedną, a kilka więcej rocznic, wiesz? No ale to... No szkoda. Ja wiem. Mi też jest przykro. Dziwię się, że w ogóle jeszcze mnie nie zwyzywałaś za to. Ale wiesz, jaką mam pracę. Czasami każą mi iść w nocy pracować. No i chcąc, nie chcąc muszę. Później choruję na drugi dzień. Żygam nawet z przepracowania. No ale co zrobić? No tak, ale... No myślałam, że... Wiesz, to będzie wyjątkowy wieczór, kupiłam bieliznę, wiesz, zamówiłam te twoje ulubione perfumy, wiesz, no tam, wiesz, zaczyna ci opowiadać rzeczy, które, wiesz, przejdą ci koło ucha. No ale jak nie, to nic, to zadzwonię do Betty i może po prostu, nie wiem, posiedzimy razem, no. Poglądamy jakiś film. Ja myślę, że ten, możesz z Betty ten pokazać ci tą bieliznę, nie będzie żadnego problemu dla mnie. Przyda się, nie zmarnuję. Jesteś fantastyczny, kocham cię, nie? Wiesz, ona totalnie wiesz, uśmiechnięta, jakby kupuje to wszystko z dobrością inwentarza. Ty jesteś taki przystojny, taki znany. I Betty mówi, że jesteś świetnym towarem. I w sensie, w ogóle jesteś świetny, bądźmy szczerzy. Nie wiem, co was łączy, moi drodzy, ona ma 33 lata, jest twoją narzeczoną, a ty stary, no co spędzasz, nie wiadomo gdzie, o czym zapewne ona nie wie, no ale to daj mi szansę. Służba, nie drużba, co mogę powiedzieć?
Moi drodzy, gdzie was widzimy dalej? Co musimy zrobić? Idźmy do przodu. No, domyślam się, że to autopsja w cudzysłowie zajmie kilka godzin, potem szybkie zakupy, potem trochę czasu na przygotowania. Nie wiem, pytanie do Jace'a, czy oni tam ludzi przeszukują, czy my tam wejdziemy z bronią, czy nie wejdziemy z bronią. Spokojnie, w moim towarzystwie możecie tam wejść nawet z własnym alkoholem. Generalnie jesteśmy w Stanach, więc prędzej wejdziecie z bronią niż wprowadzając wódę, nie? Okej. Okay. Masz tego stuprocentową pewność. Mam tego stuprocentową pewność, bo próbowałem wnieść tam... I co, broń przeszła, a wóda nie? Tak. Tak właśnie było. Damn. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale... Ale tak, tak jeszcze wygląda u nas. No cóż, bez wody się obejdziemy, a bez broni byłoby ciężko, więc... No na miejscu broni nie kupimy, nie? Woda już tak. Najlepsza wiadomość, jaką dzisiaj usłyszałem. Czy jeszcze coś potrzebujecie wiedzieć o tym klubie? Pytanie brzmi, czy wy coś wywnioskowaliście z tych planów, czy nie? Według mnie... No normalnie. Wyglądają normalnie. Znaczy się, że w sumie to, co ja widziałem wewnątrz, w tym klubie, z tymi planami się pokrywa tak, no, tak jeden do jednego bym powiedział. Okej, czyli nic specjalnego. A jaki my w ogóle mamy plan? Zakładam, że jesteśmy wszyscy we czwórkę, bo nie wiem, co zamierzamy się zaprzyjaźniać z typem i imprezować z nim aż do godzin porannych, kiedy już wszyscy znikną, to go przycisnąć? Czy jakby jaki jest plan? Czy zamierzamy się rozglądać po tym budynku i myszkować gdzieś po zapleczach? Byłeś w ogóle na zapleczach gdzieś tam, Jace? Bywałem. Co mogę powiedzieć? Znaczy się, żeby nie było, to nie jest tak, że ja jestem tam, wiecie, native'em w tym klubie. Byłem tam parę razy, miałem okazję poznać pana Nasira, ale gdzie mogłem, tam lukłem. Na zapleczu też byłem, no powiem tak, okay. Że... A zresztą, jak będziecie, zobaczycie, mam nadzieję, że braliście już narkotyki i macie trochę tolerancję zwiększoną. Bo jeżeli tam trafimy, to trzeźwi na pewno nie wyjdziecie. A w takim towarzystwie raczej się nie odmawia. Najważniejsze jest to, żebyś był w stanie zaprowadzić nas do biur na zaplecze, tam gdzie możemy znaleźć ważne rzeczy. A reszta... No i to jest pytanie, czy na przykład Jace razem z kimś powinien zagadywać Nasira i spróbować dowiedzieć się czegoś, a reszta będzie coś przeszukiwać, czy raczej zostawiamy Jace'a w towarzystwie Nasira, czy w ogóle jakby, co my chcemy uzyskać, bo wiecie, to jest typ, który jest szefem klubu, do którego my wbijamy. Pierwszy raz pokazujemy tam nasze twarze i miejmy nadzieję, że on nas znikąd nie kojarzy, że nie oglądał żadnych akt i że nas nie rozpozna. Największą szansę bycia nierozpoznanym ma oczywiście Wolf. Ewidentnie potrzebujemy tutaj jakiegokolwiek planu, i więc propozycja jest następująca. Zakładam, realnie rzecz ujmując, że kumplowanie się i zapoznawanie tak długo jak nie jesteśmy śniadej cery nie ma najmniejszego sensu. Jasne, będzie miło pobalować sobie do rana na wszelkiego rodzaju wspomagaczach i innych, ale nie idziemy tam po to. Więc jak na moje, to dążymy do tego, żeby wylądować w sytuacji sam na sam z panem Nasirem, wyciągnąć z niego informację siłą i załatwić to jak najszybciej. Więc możemy się podzielić na dwie osoby, że dwójka pójdzie myszkować, dwójka pójdzie rozmawiać. Ale ten człowiek, tak długo jak nie jest kompletnym idiotą, a jako że przybył tu, prowadzi klub, coś tam w życiu osiągnął, zakładam, że nie jest kompletnym idiotą, oznacza to, że nie rzuci nam po prostu w twarz informacji: o, w piwnicy trzymamy potwora z kosmosu. Chcecie zobaczyć?
Jak się nazywał ten? Mniejsza film. To był ten, E.T. Pytanie. Chodziło mi o ten inny, ale mniejsza. Pytanie, czy jak go przydybiemy, to jego ludzie się nie zorientują. Ilu tam jest ochroniarzy, Jace? Wszyscy. Konkrety. Im głębiej, tym więcej. No wiecie, to jest miejsce... Może, Wolfie, nie bywasz w takich miejscach, nie? Ale im głębiej w las, tym musi być bardziej zaufana i bardziej wyspecjalizowana ochrona, nie? Musi być... Tam ludzie wchodzą, muszą czuć się bezpiecznie, nieoceniani i generalnie... No kurwa, no nie jest łatwo, co mogę ci powiedzieć. Trzech, czterech od frontu, koło 5-6 na sali. W przestrzeniach VIP-owskich prawdopodobnie drugie tyle, czyli około 6-8. I pewnie gdzieś ludzie, którzy są, wiesz, na premisie i dookoła, wiesz, wchodząc po szatniach, kiblach i innych miejscach, będąc na zmianie. Więc mówimy tu o nawet 20 kilku osobach, ale nigdzie w tym samym miejscu naraz, bo masz naprawdę sporej wielkości lokal do obstawy i mnóstwo ludzi, którzy bawią się w różnych miejscach. Tak długo jak bawią się po prostu na luże i jest dobra selekcja, to ci na sali mają średnią ilość roboty od czasu do czasu. Ci na VIP roomie generalnie po prostu muszą pilnować, żeby goście się dobrze bawili i nikomu zrobił sobie krzywdy pod wpływem. No a cała reszta pana Desilwy, pan Desilwa wydaje się być raczej menadżerem, więc to jest człowiek, który imprezuje na tych imprezach, ale faktycznie towarzyszy mu zwykle jeden ochroniarz. Panu Brandowi też często przychodzi z pomocą jego ulubiony Kojak i to jest faktycznie gościu, który mało mówi, ale dużo patrzy nienawistnym spojrzeniem. No i jakby z nimi nie chcesz specjalnie gadać, nie chcesz im podpaść, bo faktycznie Brand jest człowiekiem, który bardzo szybko stąd cię może walić, a Nazir raczej człowiekiem, który patrzy, jak na tym wszystkim zarobić. To takie szybkie wrażenie. I koło 20 ochroniarzy na zmianę. Zaufanych. Część z nich wygląda faktycznie jak ludzie na sterydach z siłowni, a druga część jak ludzie na sterydach z Bliskiego Wschodu. W sensie bardzo podobnie. I jeszcze mogą być tacy, którzy są tajniakami, nie? Trzeba pamiętać, że nikt nie wiadomo, co się kryje w tłumie. Dlatego warto byłoby połączyć oba te podejścia. Nazir wydaje się być osobą, przynajmniej tyle, ile z akt jego i dokonań wyczytałem, która jest, tak jak wcześniej, Korej, mówiłeś, biznesmenem. Można by podać się za potencjalnego partnera biznesowego. Myślę, że z polecenia tutaj naszego pana bejsbolisty mógłby powiedzieć, że jesteśmy osobami wartymi rozmówienia się, uzyskać audiencję, a potem, kiedy już będziemy mieli pewność, że zostaliśmy w mniejszym gronie i nikt do nas nie dołączy, przejść do bardziej bezpośredniej perswazji. Co wy na to? Brzmi dobrze. Brzmi całkiem rozsądnie. Ale jaki interes mielibyśmy do niego? Spójrz na mnie. Ja już podejrzewam, jestem przebrany. Wiesz, co mówią o moich ludziach. Założyłem nowe kasyno. Nie wiem, gdzieś w sąsiednim stanie, w Arkansas. Szukam inwestorów. Świetna okazja do zarabienia dodatkowych pieniędzy. Wiadomo, jestem okay. Z pewnością w stanie obejść wiele przepisów, jak to wszyscy związani z hazardem robią interesy na boku. Być może Nazir będzie chciał uszczknąć trochę tego hipotetycznego tortu. Chciałbym tylko zaznaczyć, że wiesz, łatwo jest wpisać kasyno Arkansas i jeżeli nie będzie tam twojego imienia, nazwiska i tego kasyna, to już raczej jest po twoim wymyślnym planie. Czy on nie może znaleźć dowolnego kasyna i wyszukać, kto jest jego właścicielem i przyjąć to nazwisko? Przecież nie będzie legitymowany.
Powiem tak, moi drodzy, formalnie ten bullshit, który przed chwilą Zguba wymyślał, nie musi się kleić, w sensie takim, że wiadomo, że koniec końców gość musi uwierzyć pewną bullshit, pewną papkę, którą mu ktoś wkleja, skąd jest, czy to można sprawdzić, czy nie sprawdzić, już nie jest do końca ważne, jak ważne jest to, czy faktycznie on to zrobi, nie? I jeśli on będzie się posługiwał tym, co faktycznie ma jakiś przekłas i ma siłę, to pewnie zadziała, jak nie, no to trochę słabszy. Pytanie, jak bardzo jest to ważne, żeby uwierzył w to, że pan ma kasyno, czy jak bardzo ważne jest to, żeby Korejk połamał nos, ręce i nogi gościowi, którego gościa pilnuje, bo to będzie wyzwanie, a nie to, żeby gościu z nami pogadać 5 minut. W zasadzie za 5 minut to można wystawić panią doktor, żeby chciała, no właśnie, zobaczyć lepiej, jak się widzi z okien, wiecie, w poddaszu klubu. No, różne rzeczy można mieć, ale to nie są wyzwania, bo one nie ryzykują. Ryzykują ci, którzy zaczynają przemoc. Więc myślcie o tym, jak ją rozpętać. Albo jak jej uniknąć. Uważam, że ja bardzo chętnie nie będę rozmawiać z Nasirem. Na wszelki wypadek, jeżeli miałby znać nasze twarze, moją czy Queena. To jest dobry pomysł. Jeżeli czujesz się wystarczająco pewnie, to go for it. To brzmi dobrze. Jeśli wie cokolwiek o wydarzeniach z motelu, oznacza to, że jest spora szansa, że dokopał się do moich akt. No i właśnie, no i pytanie o przemoc, bo jeżeli nawet tam pójdziesz, Alden, i będziecie razem z Jace'em nakręcać mu makaron na uszy, to może uda wam się ukręcić interes życia i wypić trochę szampana, czy whisky, czy czegokolwiek. Ale jak przejdziemy do tematu? My możemy zrobić rozpoznanie, przejść się tu i ówdzie, ale domyślam się, że bez przetrącenia jednego czy drugiego ochroniarza nie trafimy w żadne ciekawe miejsce. Nie chcę tworzyć problemów. Ja po prostu wolę być przygotowana. No, czasami ludziom się łamią nogi, więc myślę, że musimy być na to gotowi, skoro stawka jest tak wielka, jak mówicie, jak wam bardzo chciałbym uwierzyć. Tylko, że ludzie ze złamanymi nogami są w stanie mówić rzeczy. Trafna uwaga. Zastanawiam się, czy jeżeli udałoby się odizolować Nasira, to czy Bright nie byłby w stanie prowadzić resztę naszego towarzystwa w taki sposób, żeby ochroniarze się nie zorientowali. Też na tym myślałem, patrząc na swoje kontakty. Choćby tylnym wejściem w jakikolwiek sposób. Z pewnością warto by było zostawić ten samochód gdzieś z tyłu na parkingu, na wszelki wypadek. Bądźmy gotowi na wszystko, bądźmy gotowi na to, że będziemy musieli stamtąd uciekać. Brzmi... Nie powiem, że dobrze, ale brzmi jak coś. Wejść będzie łatwiej niż wyjść. Miejmy to na uwadze. Zdecydowanie. Nie martwię się wejściem, martwię się tym, co właściwie chcemy osiągnąć i jak to zrobimy. Ale okej, możemy też pójść i po prostu reagować na sytuację. Mamy jakiś wstępny zarys planu. Znaczy wiesz, jeżeli myślisz, że udałoby się to załatwić subtelniej, odwrócić jego uwagę na tyle, żeby ktoś z nas mógł się włamać do biur i spróbować wyszukać informacje na własną rękę, możemy pójść też w tą stronę. Wtedy potrzebujemy raczej odwracać uwagę ochroniarzy niż jego. Jeżeli on tam siedzi i się bawi, to raczej nie jest tym, który broni dostępu do podziemnego skarbca. Więc o to jest pytanie. W jaki sposób możemy odwrócić uwagę 20 ochroniarzy? O to właśnie pytam. Boże. Zajmując się VIP-em. Raczej ściągniesz wtedy ich uwagę, jeżeli zajmiesz się VIP-em. Jeżeli ktoś miałby zająć się VIP-em, na przykład go porwać, to istnieje duża szansa, że byłoby zdecydowanie mniej ludzi w klubie. Ale będziemy potrzebować.
tak czy siak potrzebna by nam była do tego dosyć spora tak zwana firepower, a to jest pójście po bandzie, to jest najbardziej ryzykowne, co możemy zrobić w ogóle. No właśnie, a propos firepower, Bright rzucił pomysłem, znaczy nie wiem, czy to był pomysł, ale rzucił hasłem, pożar. Wywołanie chaosu. Jeżeli będą w środku goście, którzy wpadną w panikę, ochroniarze będą mieli bardzo dużo roboty. I niekoniecznie będą się koncentrować na tym, co się dzieje gdzieś indziej. I wtedy legalnie będzie można łamać nogi. To prawda. Poza tym, jeżeli coś pójdzie źle i będziemy musieli użyć bardziej doraźnych środków, to pożarze łatwo to zamaskować. Doprowadziłem już dostatecznie dużo spraw, które miały podobny przebieg. Oczywiście wtedy nie ja stałem po tej stronie, która posługiwała się takimi środkami, ale wiem, że ma to dużo możliwości. Jakże stały się czasem odwracają. Słuchajcie, jest bardzo ciepło. Ja bym zaproponował, zróbmy sobie 8 minut przerwy. No dobrze.